Czekamy na konferencję prasową trenerów Jarosława Skrobacza, Podbeskidzie Bielsko-Biała i Aleksandra Hackiewicza Zagłębia Sosnowiec. W 22 Wierno Ligi kolejce piłkarze Zagłębia zremisowali bezbramkowo z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Mimo kilku sytuacji golowych z obu stron, żadnej z drużyn nie udało się strzelić bramki. Te drużyny są słabsze. Zespół z Bielska-Białej z 20 punktami zajmuje 17 miejsce. Natomiast zespół z Sosnowca z 12 punktami zajmuje ostatnie 18 miejsce. Ja sobie sprawdzę mikrofon, że ten mikrofon. Raz. Drodzy Państwo, jesteśmy gotowi. Wideo, zdjęcia. Witam Państwa bardzo serdecznie prasowej. Jest z nami nowy trener drużyny gości, pan Jarosław Skrobacz. Panie trenerze, bardzo proszę o komentarz pomyczowy. Dobry wieczór, witam na tej konferencji. Trudno mi wyrazić tutaj dzisiaj opinię, bo na pewno jesteśmy bardzo niezadowoleni z tego, że nie udało nam się odnieść zwycięstwa. Niemniej fakt, że przede wszystkim w drugiej połowie, o ile w pierwszej, uważam, że tych sytuacji kilka stworzyliśmy, takich groźnych, może nie jakichś stuprocentowych, ale one były, mieliśmy przewagę i wyglądało to lepiej. W drugiej myślę, że nie potrafiliśmy w końcówce na tyle być lepszą drużyną, żeby to spotkanie wygrać. Ten mecz w drugiej połowie był wyrównany. I niestety cieszą się drużyny wszystkie, które są przed nami, tylko nie my. Dziękuję. Ja też dziękuję panu trenerowi. Czas na pytania. Bardzo proszę oczywiście o przedstawienie się, zanim zostanie zadane pytanie. Jeśli nie ma pytań, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Czekamy na drugą część konferencji. Kuba, jesteś gotowy? Jesteśmy gotowi? Ok. Witam na drugiej części konferencji prasowej po meczu Zagłębia z Podbeskidziem. Trener Aleksandr Hackiewicz ma głos. Panie trenerze, proszę o pomeczowy komentarz. Хорошая игра со стороны обеих команд. Добрая игра с обеих сторон. Никто не хотел выступать. Первые вообще минут 15 такой. Это был не футбол, а в моем понимании была такая борьба вверху, борьба внизу на каждом участке поля. Первые 15 минут жадна с дружин не хотела выступить. Przez te 15 minut praktycznie cały czas gdzieś tam piłka, cały czas była gdzieś tam w powietrzu i cały czas albo jedna, albo druga drużyna walczyła. Nawet na kompanicy my gdzie to ustupali zapierniku, no kiedy my wzięli miacz na kontrol, to my już władzili inicjatywy w grze. W tym aspekcie na początku właśnie meczu przegrywaliśmy my te piłki, no, ale potem już wzięliśmy gdzieś tam piłkę i kontrolowaliśmy. My będziemy przestrzegać grę i będziemy больше zastawiać naszą komandę władzić mieczem. My będziemy starać się grać w piłkę. Ja rozumiem, specyfika futbolu polskiego odlicza się od tego futbolu, który ja chcę widzieć. No my będziemy to robić, ponieważ i futbolisty podbierają się pod ten styl bardziej kombinacyjny. No, polska piłka, ten trener mówi, że jest bardzo specyficzna, no ale my gdzieś tutaj będziemy starali się swoją grę, swój pomysł nawiązać. Ja uważam, jaki był styl. Я уважаю любой стиль футбола. Но тренер шануя каждый стиль игры. Я понимаю тоже наших футболистов, которые у нас возрастные футболисты, которые нужно перестраиваться. Но я для этого здесь и нахожусь, чтобы изменить хотя бы
w stylu Grekolundy. Trener dlatego tutaj jest, żeby po prostu zmienić styl tej drużyny, bo co niektórym wiadomo, trudno gdzieś przejść na ten styl. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o pytania. Łukasz Pawligor.pl. Miałem pytanie do trenera. Powiedział trener, że dzisiaj była bardzo dobra gra. To dlaczego dobra gra, skoro był tylko jeden celny strzał w przebiegu całego spotkania? Na czym tutaj mówi pan tutaj, że właśnie to jest dobre spotkanie, bo to jest zagrożenie. Tak to zinterpretowałem. Po czemu ten gawari, że jest Jelonia Harasza i gra, jak tylko pani nie uda bez tej gry w stronę wrotu? Я понимаю, что агрессии нам не хватает в атаке. До этого тоже команда забила 11 мячей. Да, были входы в штрафную, но не было вот этого последнего паса агрессии нападающих. Да, мы над этим очень много работаем над завершением атак. Но мы должны понимать, что уровень и класс футболистов тоже это определяет. My jesteśmy mało agresywni pod bramką przeciwnika. Dlatego tutaj ten mówi, że czeka nas dużo ciężkiej pracy, żeby w tym aspekcie się poprawić. Ale to cały czas nie mam tutaj odpowiedzi na pytanie. W poprzednich dwóch meczach zagłębiał do oko 3 celne strzały. Dzisiaj tylko jedno. Dlaczego jest dobra gra dzisiaj? Bo trener tak powiedział. Czemu ten wskazał, że Siewonia Harasza i grała? Ну, может, вам она не понравилась, кому-то понравилось, так что у каждого свой вкус есть. Может, вам еще не подобало, кому-то не подобало, но у каждого свое здание. А то, чем видеть тут позитивы, берут под увагу то, что сейчас Загорбе играл с дружином за стрелки спадковой, не потрапило моднее звучество, но то, как видеть позитивы перед коленными спадками, где там попречка будет еще выше завершена. Как мы должны смотреть вперед, как мы с предпоследним командом можем выиграть, и отдаем один удар. Как смотреть вперед, как мы будем еще играть? Надо продолжать работать и больше оказывать давление на штрафную. Посмотрите, сколько у нас подходов есть к штрафной, но где-то не перебивает ближнего нападающего. Хорошая комбинация во втором тайме была. Но нападающий стоит в штрафной. Мы требуем, чтобы они были агрессивные. Но мы говорим, что это тоже уровень этих наших футболистов. Мы дуже разы знайдувалимся дзись под полем карным, но та пилка właśnie не доцерала до напасников, або ці напасницы źle входили, або десь чекали на ту пилку. Но то есть якби. Jak to powiedzieć? Jakość zawodnika. To jeszcze prostsze pytanie, no bo ze zdjęcia kruszków kapitanem drużyny był Kamil Gliński. Dzisiaj to się zmieniło, bo dzisiaj Michał Janotas został kapitanem. Dlaczego taka decyzja, co się zmieniło przez pewnie dwa tygodnie? U nas w komandzie byli tak, jak powiedzieć, wybory, tak? Losowanie. To było losowanie i tam cztery familie futbolistów. I u nas nie to jadnowa, tak? To u nas kapitan. U nas były wybory kapitana i tam czterech kandydatów jakby było i teraz na dzień dzisiejszy nie ma takiego stałego kapitana. Komanda znaje to, że to będą zmieniać się kapitan. My, jeśli dla was to bardzo ważne, ja bym odpowiedział na wasz pytanie. Drużyna wie, że nie ma tego kapitana stałego i została potem poinformowana i w zależności trener, czy w sumie tutaj będzie decyzję podejmował. Czy mamy jeszcze jakieś pytania w sprawie dzisiejszego meczu? Jeśli nie, bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję trenerom. Dziękuję. Powodzenia z Odrem Opole. Może.